Dzień dobry, witam serdecznie, jestem PanQuiz, zapraszam na kolejny odcinek z Hogwarts Legacy i chcę coś sprawdzić na początek, bo wydaje mi się, że rozgryzłem, albo przynajmniej jestem blisko, albo mam chociaż jakiś trop, jeśli chodzi o tę zagadkę z drzwiami. Spauzowałem sobie moje nagranie, jak miałem tamto podejście do tych drzwi. Aha, dobra, już mi się troszeczkę teoria posypała. Ja z początku myślałem, że po prostu te symbole, one wokół drzwi są numerowane, że do każdego jest przypisany numerek. No i zaczynałem sobie od 1 do 10. Ale jak patrzyłem na rozwiązanie i na to, jaki był wzór, tak to nazwijmy, na tamtych drzwiach, to wyszło, że one są numerowane i chodzi o to, żeby uzyskać, żeby z tych skrajnych cyfr / liczb uzyskać tę środkową i one są numerowane. Ale w tamtej zagadce przynajmniej rozwiązanie wskazywało na to, że one są numerowane od zera, a nie od jednego. Nie od jednego, nie od jedynki. Co miałoby sens, nie? Mamy od 0 do 9, a nie od 1 do 10. Czemu miałoby sens? No nie wiem. Ale tak poszedłem trochę. Podszedłem trochę programistycznie do tego i pod kątem tego, jak są numerowane elementy w strukturach danych, na przykład w tablicach albo w różnych innych listach czy kolejkach. Zawsze jest numeracja, jest indeksowanie od zera, więc kto wie. No i tam to miało sens, bo tam, nie wiem czy pamiętacie, było 3, 0, znak zapytania i odpowiedzią było to, a w środku była piątka, czyli 3 plus 0 i tu musiałaby być dwójka. Odpowiedzią było to, 0, 1, 2. I pasowało. I tutaj był, tu był jednorożec, tu była czwórka, tu była dwunastka i odpowiedzią było to. No i tak, tu była dwunastka. 2 i 4, 6. Odpowiedzią musiałoby być... tak tam było? 2 i 4? Nie, nie, nie. Jednorożec i 4. Czyli 0, 1. Czyli 5. I odpowiedzią musiałoby być 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I to była odpowiedź. Dlatego mój drugi trop to jest taki, że one są numerowane, ale tu już widzę, że to jest bez sensu, że one są numerowane od najmniejszej liczby / cyfry na całym diagramie, ale tu jest 11, więc raczej nie, tam było 0, więc myślałem, że w ten sposób, ale dobra, no tu spróbujemy, 11, 21, no i ta bestyjka 0, 1, 2, czyli mamy 13, czyli powinno być 8. Czyli pająk. Zobaczymy, czy tu jest w ogóle pająk. Jak nie ma, no to jakby cała moja teoria poszła się kochać w tym momencie. Jest pająk. Dobra. Zobaczymy. I tu mamy 17. To mamy tak. 8, 7, 6 to jest 5. I 9 to mamy 14. I do 17 potrzebujemy 0, 1, 2, 3. Czyli to powinna być ta dziwna hydra, czy coś takiego. Ta rzecz znajduje się tutaj. Zobaczymy, czy tu jest hydra w ogóle, czy można ją tu ustawić. Można ją tu ustawić i uwaga, czy ja rozgryzłem system właśnie? Jestem niesamowity i mogę kończyć odcinek, bo już nic bardziej spektakularnego się dzisiaj nie wydarzy. Fuck yeah! Albo dwa razy po prostu to był czysty przypadek, że tak się złożyło, ale chyba tak to wygląda. No bo umówmy się, pewnie nie będzie... diamentowy wytworny strój. I słuchajcie, zrobiłem pewien eksperyment. Co, nie wiem, co mnie pokusiło. Znaczy nie, w zasadzie inaczej. Chciałem zrobić ten eksperyment, ale zrobiono go za mnie, że tak powiem. Chciałem ustawić, bo miałem wszystko ustawione na suwaczkach od grafiki na poziom średni. Jakość średnia, bo tak ustawiła mi gra sama z siebie. Przed rozpoczęciem gry odpaliłem sobie panel GeForce Experience i tam można sobie on wykrywa gry, które są zainstalowane i można je dostroić względem naszego sprzętu. No to kliknąłem, żeby mi automatycznie to dostroił. Wszedłem do gry i patrzę, a tam kurna paseczki wszystkie poustawione na ultra. I powiem wam szczerze, nie widzę wielkiej różnicy w płynności działania, przynajmniej na razie i jak byłem na zewnątrz przed chwilą, zanim zacząłem odcinek. Nie widzę specjalnej różnicy w płynności działania, dobra, może czas wczytywania jest trochę dłuższy, między ustawieniami ultra a średnimi, więc jak nie widać różnicy, no to po co przepłacać, prawda? Dobra, no może nie trzyma tych stałych 60, u was to i tak
tak jak mówiłem, nie robi wam to różnicy, bo na nagraniu i tak klatkuje. Ale zobaczymy, jak będzie w Hogsmeade na przykład. Nawet mam wrażenie, że chodzi minimalnie lepiej, albo przynajmniej stabilniej, bo nie ma aż takich skoków, więc to zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, czym ja się chciałem zajmować dzisiaj? No, jestem bardzo dumny z rozgryzienia tej zagadki. Także mówię, możemy już kończyć, bo to już się nic więcej nie wydarzy. Mamy zadania poboczne. Będziemy robić sobie teraz zadania poboczne. Zamkowa skrytka, mapy skarbów. Tak, to mnie interesuje. Chyba szedłem tutaj. Dobra, to jak już jestem, to może faktycznie nie wracajmy się teraz niepotrzebnie. Ale skrytkę i mapy skarbów zrobimy sobie później. No, wiecie, jeszcze kwestia tego, czy zaraz mi komp nie wybuchnie, nie? No i chyba, że nie wiem, Nvidia mnie robi w wała, ale no wchodzimy sobie, no i proszę bardzo, no i proszę bardzo. No ray tracingów nie ma, ale to by faktycznie, miałbym odłamki szkła z tego, z panelu bocznego w twarzy, ale naprawdę nie ma wielkiej różnicy w performance. I nawet sobie sprawdzałem przed nagrywaniem poprzedniego odcinka, zszedłem ze wszystkimi ustawieniami na minimum i też nie było różnicy, więc nie wiem, kurna, co jest grane, no ale zobaczymy. Dajcie wy w ogóle znać, jak wam się to ogląda. I zaraz do ciebie podejdę. I kotek. Albo nie, to już jak nie zacząłem odcinka od tego, to już nie będę się wkręcał. Chciałem wam przypomnieć, żebyście łapkę w górę zostawili, bo w pierwszym odcinku to podziałało bardzo fajnie, w kolejnych zapomniałem o tym. Bo nie przywykłem do takich praktyk. W tym, nie chciałem tego powiedzieć, ale powiedziałem, ale nie tak jak chciałem. Ale od następnego postaram się pamiętać. To byłem podekscytowany po pierwsze tymi ustawieniami, a po drugie tym. Tą zagadką, więc. Dobra, Neil, co tam? Is everything all right? Yes, I'm sorry. Neil, just... Nelly. I'm Nelly, by the way. No już wiem, rozgryzłem. Mądry jestem przecież. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Surely you will be trying to complete the challenge as well. Ah, I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Dobra, wycieniasy, jesteście w te zagadki. Nie macie podjazdu do mnie w ogóle. What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. No ale może są pewne zaklęcia, które je blokują, no nie wiadomo. Dobra, jakie klucze? Bo ja nie widziałem żadnych latających kluczy. A, myślałem, że tutaj będzie latał jakiś. Dobra, pokażę mi to. Klucze Dedala. Odszukaj klucz w wieży astronomicznej. No to go w takim razie. Do wieży astronomicznej. I zobaczmy, ja już tam byłem, ale to no nie widziałem, żeby coś tam latało. Chyba tam byłem, tak mi się wydaje przynajmniej, że byłem w wieży astronomicznej. O właśnie, zobaczymy jeszcze jak w takich bardziej oświetlonych wnętrznach. Dobrze, wnętrzach. Dobrze, że się noc zrobiła, bo no oświetlenie też chrupie kartę graficzną, nie? Więc zobaczymy jak to na tych ustawieniach. Ale no kurde, jestem w szoku, mam wrażenie nawet, że momentami chodzi lepiej niż wcześniej. Jak to możliwe? Niech mi to ktoś wytłumaczy, bo ja nie wiem. No myślałem, że trochę się znam, ale no ewidentnie gówno wiem. No chrupie, jasne, że chrupie. Znaczy u was chrupało zawsze. A u mnie teraz chrupnie, ale to jest takie stabilne chrupanie. Nie, że mam 60 i nagle 20, tylko mam stałe 3. zaraz, czy to jest... Tak, to jest to piętro. O, tak, oglądałem część swojego odcinka. Bo tak, czasami mi się to zdarza. Bo tak, mam wrażenie, że robię dobrą robotę. Tylko kurwa nie jest doceniana. Znaczy nie, doceniana jest przez tych, co oglądam. I tu jest druga łazienka dla chłopców tym razem. I... Aha, i tu jest ta skrzynia. Oż ty, dobra. Ja jestem prawie pewien, że albo zaklęcie niewidzialności, albo mikstura niewidzialności tutaj musi być użyta. I wtedy można do tego kuferka się jakoś podkraść. Nie wiem, czy coś...
Nie, no raczej nic tu nie znajdziemy, bo gdyby coś było w toaletach, to by mi Revelio pokazało, ale dobra, no chciałem sprawdzić. No, także lubię sobie czasami przy montowaniu, jak robię jakieś przejścia czy cokolwiek, w sensie mam dwa fragmenty filmu i muszę je złączyć ze sobą, to lubię sobie puścić czasami, albo od samego początku, jak mam, wiecie, to moje pojawianie się na samym początku, to tak puszczę i sobie leci. I kurde, nie robię złej roboty, naprawdę, ja mówcie co chcecie, ale ja mam wrażenie, że naprawdę nie robię złej roboty. I może się to fajnie oglądać, te moje filmy. Wiem, może trochę durne podejście, ale... Cicho, zaraz do ciebie przyjdę. A, ty jesteś ten od tych map, tak? Dobra, no to zaraz tutaj sobie wszystko z mapą zgadamy. Tu jest właśnie to, ta pierwsze rozwiązanie. Ej, zmieniło się, teraz jest inne. A już otwarte? Ha, ciekawe. Może z każdym uruchomieniem gry to ten, losuje się inne. Może każdy ma inne, ale teraz jak już wam powiedziałem, no jakbym się zamknął od tej strony. Jak już wam powiedziałem odpowiedź, to jak gracie, to już się nie musicie. Chociaż jak gracie, to już pewnie macie tę zagadkę, bo mam wrażenie, że wszystkie tu będą przedstawione. Chyba, że te akurat nie, no nie wiem, zobaczymy. Albo może faktycznie tu coś latało? Nie, ja tak wysoko nie wchodziłem do tej wieży astronomicznej. Ja gdzieś się tu wróciłem chyba, bo nie chciałem eksplorować za dużo. I te czasy się skończyły. Będzie... Nie, wchodziłem tutaj. Pamiętam to, ten zaczarowany sufit. Ty, no i po co mi upgrade'ować kompa, jak tutaj maszyna daje radę? Pięknie, tak, tu są te trolle, co to baletów ich próbowali nauczyć. Ale gdzieś się tu wróciłem, więc może faktycznie nie widziałem tego klucza. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie. Tak, tu już mnie chyba nie było. No, nie było mnie tu. No, gdybym tu był, to bym wiedział o tym proszku fiu. Kurde, a tu jeszcze gdzie indziej się wchodzi, no dobra. Ogólnie muszę się jeszcze wybrać do Hogsmeade i sprawdzić, czy mogę zmienić swój wygląd, bo tak sobie potem pomyślałem, mówię, że z tymi włosami nie wiedziałem, co zrobić, ale ja w wieku 15 lat, jak ten nasz młodzieniec tutaj, ja miałem takie włosy, tylko okularów nie miałem, więc chcę to zmienić i chcę ściągnąć sobie okulary. No faktycznie jest kluczyk. O ty, nie? To skończyły mi się pomysły, bo nie mam innych. Może po prostu, nie? Aha, dobra, no myślałem, że mam go złapać. God damn it. Ty, a gdzie on mi czmychnął tak w ogóle? No, szukam klucza. Dobra, słyszę go gdzieś tutaj, ale to zaraz się nim zajmiemy. Co tu leży? Droga Satyavati. Aha, tu jest klucz po prawej od razu. Chyba jest przy szafce nawet jakiejś z tego, co widzę. Droga Satyavati. Ucieszysz się na wieść, że skontaktował się ze mną znajomy z Cambridge, który przyznał, iż mylił się w swojej ocenie natury deszczu meteorytów. Wygląda na to, że dwaj astronomowie, irlandzki i brytyjski, rozwinęli dorobek pewnego włoskiego astronoma. Zauważ, że sami Mugole, o ile mi wiadomo, i zaproponowali, aby kalkulować umiejscowienie pyłu na orbicie ziemskiej i w ten sposób powiązać meteoryty z kometami. Błyskotliwe. Ciekawe, co by zdołali osiągnąć, mając do dyspozycji lepszy teleskop. To frustrujące, że w korespondencji nadal musiałam używać pseudonimy z czasów, gdy pisałam pod przykrywką statecznego uczonego. Samo posiadanie sekretnej tożsamości jest ekscytujące, ale powód ku temu mnie irytuje. Nie mogę się doczekać naszej wycieczki do Jantar Mantar. Cóż to będzie za przygoda? Tęsknię za tobą, droga siostro. Życzę ci wszystkiego dobrego, z wyrazami miłości, Suchrita. Dobra, no i jest faktycznie. Klucz doleciał do tego, do kredensu. Oj! Przepraszam. A, to co, to muszę go... Muszę poczekać, aż wyląduje, aż będzie naprzeciwko tej dziurki od klucza? Nie mogę niczym sterować. Nic nie mogę robić, nie mogę się rozglądać. A, chyba, że muszę... Idealnie, jak będzie przelatywał, to muszę go jebnąć. To może być trudne, faktycznie. Ale zobaczymy. Niejedną muchę się patrzył. Slytherin! Żeton domu. A czemu mam się dzielić z nią takimi rzeczami? Nie chcę się dzielić. Ja to odkryłem. O, dzień dobry. Tu czytam cudze listy. A to jakaś kobita siedzi. A to może jej list nawet. Dzień dobry. No, może tak, może nie. Skrzyneczka zamknięta pewnie, co? Tak jest, poziom pierwszy, dobra. Jej! Dobra, to co, wyżej już tutaj... Aha, to ty. Ja myślałem, że ta astronomka coś do mnie mówi. Dobra, wejdźmy jeszcze raz tutaj.
Tera będzie Explore, Tera to mnie nic nie interesuje. I teraz mam wrażenie, że nawet na podglądzie jest płynniej niż u mnie. Jak to możliwe? Nie wiem. Nie, dajcie znać ogólnie. Ja, wszelki feedback jest dla mnie bardzo ważny. Czy to się w ogóle da oglądać i słuchać i jak tu wysoko jeszcze można wejść? Czy jakość jest znośna? Czy nie przeszkadza wam to, że łażę zamiast robić rzeczy? O, proszę bardzo, tu jest ten. Czy właśnie za dużo eksploru, czy za mało eksploru, czy za dużo czegokolwiek? Mówcie, błagam, mówcie, bo tak jak mówiłem, wydaje mi się, że robię dobrą robotę. Ale okej, jest teleskop, jest wygląd z balkonu, więc... Oj, przepraszam. Wygląd z balkonu, więc raczej no musimy gdzieś wejść na jakiś balkon, więc może musimy wejść wyżej. No bo właśnie, no mi się wydaje, że robię nie najgorszą robotę, ale no może jesteście innego zdania, więc... no wszelkie informacje są dla mnie bardzo ważne. Czy to było to? No, tak by wyglądało. Cześć, Sowo! Mogę cię podnieść lewiosą? Lewiosą! Ja nie mogę, dobra. Dobra, ale Lumos. Lumos. Czy to tu by było? Chyba nie. Nie ma tu żadnej ćmy. To może jeszcze wyżej. Dzień dobry. O, bardziej tu chyba. Tak, to są. To jest ten rodzaj barierki. Gdzie my tu jesteśmy w ogóle? Strasznie wysoko. O, jest ćma, dobra. Czy ja mogę zerkać przez te? Nie, szkoda. Może później będzie można, żeby sobie popatrzeć. No niestety jest noc i pada. To jest moje szczęście. Do pogody i pory dnia w grach. Ło, no kurde, jakby nasi uczeni takimi teleskopami dysponowali. Podejrzewam, że one są jeszcze doprawione. O, proszę bardzo. Ej, podszedłem i się pojawiło samo. Jak one są jeszcze doprawione odrobiną magii, to my pewnie już byśmy Marsa skolonizowali dawno. Teleskop to najwspanialszy przyrząd do obserwacji gwiazd. Nadaje się doskonale do oglądania księżyca, gwiazd i wszystkiego innego, co można znaleźć na nocnym niebie. No dobra, nie brzmiał zbyt magicznie. Mugolsko bym powiedział, wręcz zwyczajnie. No ale cóż. Dobra, tu można... A, tu mogę zejść inną drogą. Chodź ćmo ze mną. Potowarzyszysz mi. Przeszukamy skrzynię. Turkusowy szalik. Palmy! Haha, zaraz zakładam. Zarąbiście. Podoba mi się to, że można mieć właśnie statystyki lepszych przedmiotów, a nosić tak jak chcemy. To jest, myślę, całkiem fajna opcja. Możemy sobie skustomizować postać jak nam się podoba, a nie tylko i wyłącznie pod statystyki. Za co na mnie krzyczeliście w Cyberpunku bardzo mocno, że no, wyrzuciłeś taki dobry przedmiot, no ale był brzydki, no i nie pasował do mojej postaci. Co z tego, że był zajebisty, no. A tutaj nie będzie takiego problemu. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Strona z przewodnika, poproszę. 7 na 25, czyli tu też są poziomy różne, po prostu znajdziek. Z początku było chyba 8, teraz jest 25. No 150 jest ogólnie, więc może za zebranie właśnie jakiegoś poziomu coś tam mam odblokowane. Nadal nie wiem, na co mogę dysponować te moje punkty, bo nie zostało mi to w żaden sposób powiedziane. Jeszcze, no ale tak to jest, jak się nie gra fabuły, tylko robi wszystko inne. Dobra, to ja już tu chyba nie mam czego szukać, tak mi się wydaje. A może mam i jeszcze tu kiedyś przyjdę z czystej ciekawości. Dobra, idziemy do tego typa kolejnego, który też tam czegoś szuka. No bo widzicie, ja tu teraz się dowiaduję odnośnie aktywności pobocznych rzeczy. Co myślę, nie jest to takie złe. Ja sam próbuję się tłumaczyć przed tym, że wy nie chcecie eksploracji, a ja nie wiem, czy chcecie eksplorację, bo ja jestem dopiero po publikacji drugiego odcinka, a to jest 6. Więc no trochę jestem z feedbackiem do tyłu, ale no cóż, no będę pytał, będę prosił, będę od was wymagał wręcz informacji na ten temat. Ej! Teraz powiem wam szczerze, troszeczkę mi się odechciewało grać przez to, jak widziałem, jak ta gra, raz, że wygląda, a dwa, że chodzi, bo te średnie ustawienia, no umówmy się, nie było fajerwerków, nie? Ja miałem pewne ale do tego wszystkiego i miałem takie podejście jak do Dying Light 2. Ej, typ tu jeszcze jest? Nie, poszedł spać. Chyba. Chyba, że nie mogę z nim teraz pogadać, bo muszę do Nelly, muszę ten... Cześć, koteczku. A kota mogę tym?
Nie, nie mogę. nie, on tu niby jest, tylko go nie ma. Ciekawe, no poszedł spać pewnie. Późno już. Czekaj, a no właśnie. A to fajnie, że jest to taki cykl tych NPC-ów. No, mam takie trochę podejście jak do Dying Light 2, bo tam też grałem chyba na najniższych wtedy. No i okej, dało się grać i no w sumie fabule to i gameplayowi nie ujmowało w ogóle. Niżej chyba jeszcze, nie? No. Ale no mi się to nie podobało strasznie. Miałem takie poczucie, że nie dostarczam wam maksymalnie tego, co powinienem wam dostarczać i nie miałem pełnej satysfakcji z ogrywania Dying Light i tutaj powoli też mi się to zaczęło już wkradać w Hogwarts. Znaczy, wiadomo, no to na razie sobie łażę w nocy na tych najwyższych ustawieniach i niewiele się dzieje, ale zaraz zaczną być fajerwerki, super czary, awady kedawry i może mi... I mogę zmienić zdanie, ale miałem takie właśnie, że znowu nie dostarczam wam tego, czego powinienem wam dostarczać i czego być może oczekujecie ode mnie. I odechciewało mi się już troszeczkę powoli i tak mówię, no pograłbym w tego Harry'ego, ale mówię, no to tak wygląda, ja wam to prezentuję. Ja nie wiem, czy wam się to podoba i tak, no ten pierwszy odcinek, no zrobił fajne wyniki, ale drugi już nie i no nie wiem, nie mam pojęcia, nikt mi nic nie mówi. No i nie chciało mi się trochę, ale teraz zależnie od tego, jak to faktycznie będzie chodzić i wyglądać, to może mi się chcieć trochę bardziej. Ale no wasz feedback i tak tutaj jest największą kartą przetargową, więc zostawiajcie go. I managed to get a Dedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. Tym się nie chciałem z nią dzielić. House chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Jest w Slytherinie. Idziemy tam. I do hope you continue on. Zobaczymy, czy trafię, do naszego common roomu. Aha, włóż żeton do skrzyni. A ja nie chcę, ukryjcie mi ten znacznik. Ja chcę sam trafić do tego. A nie, ja nie trafię, bo ja tu się proszkiem przecież przeniosłem. Do wielkiej sali spod Slytherinu. Dobra, no to nie, to jeszcze potrzebuję wskazówek. Tak, bo przecież wyszliśmy tam, weszliśmy po schodach na górę z profesor Weasley i od razu używaliśmy proszku, więc ja nie wiem, jak z buta dotrzeć do pokoju wspólnego Slytherinu. No tak, no tak. A dobra, bo teraz chyba eksplorujemy fragmenty zamków, w których mnie jeszcze nie było? Nie byłem tu chyba, lera nie wiem. Z jednej strony wszystko jest tak podobne do siebie, a z drugiej strony tak różne. Bo każde takie większe pomieszczenie jest jakby troszeczkę innym stylu. To jest wyjście chyba ogólnie na Błonia, nie? Nie. Nie, to nie tu. Ale tu chyba byłem. Jak odpalę Revelio, to chyba coś dingnie, a ja nie będę wiedział gdzie? Nie, nie byłem tu. Albo byłem, nie wiem, nie pamiętam. Ale może się nauczę tego Hogwartu jeszcze tak w coś. Oj nie, u was widzę, że to chyba trochę... No nic, zobaczymy. To jest eksperyment eksperymentalny. Odcinek eksperymentalny. No co prawda feedback od was dostanę dużo później niż bym chciał. Ale dobra, bo jak teraz mam wszystko ustawione na ultra, to wiem, że mogę sobie troszeczkę tutaj manipulować bardziej i coś sobie ustawić niżej, coś wyżej, cienie może zmniejszymy i ogólnie jakieś tam bajery z oświetleniem. A resztę zostawimy. O, i tu jest Kelpie, to tu już te tereny już znam. No to jest za bardzo, żeśmy się tym proszkiem Fiu wtedy nie przenieśli. Okej, tu mi coś zawibrowało znowu. Ale Revelio nic nie mówi. Może chodzi o te skrzynie. No bo nic innego tu nie ma, no. Nic nie dinga, nic nie świszczy, nic nie piszczy. Nieważne, dobra. Jak to było? Czekajcie. Cholera, zapomniałem hasła, jest to jak Neville Longbottom. Aspiracje, albo aspiracja. Szkoda, że nasz bohater tego nie wypowiada. To musi być mój house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Aha, dobra, potrzebuję 16. No dobra, ale to domyślam się, że do innych. I've always said that travel broadens the mind. Do innych skrzyni nie będę miał dostępu, bo nie mam dostępu do innych domów. Czy do innych pokoi wspólnych. Dobra, czy ja mogę iść się przekim... Huh.
Czy ja mogę się przekimać i zrobić sobie time skip? Bo być może mój zachwyt nad performancem. Tutaj są te pomieszczenia nasze sypialne. Mój zachwyt nad performancem. Performancem. Być może jest zgubny i za dnia będzie jeszcze gorzej. Niestety. Dobra, i my chyba tutaj od razu polewamy. W ogóle jestem ciekaw, czy mogę się przekimać, czy muszę całą noc łazić na przykład. Piąty rok. Ciekawe, czy śpią moi koledzy i koleżanki. Pusto, to gdzie oni są wszyscy? O! To jest chyba moje łóżka, to jest chyba... Przeczytaj pocztę. To jest moja sowa, mam sowę, ale fajnie. A dobra, to już wiem. Dobra, no, czyli to jest moje łóżko. Mogę spać? Mogę przewinąć czas? Nie mogę. Trochę szkoda. Albo mogę, ale jeszcze nie zostało mi to tak jakby do końca przedstawione. Odszukaj pozostałe żetony. No nie, no nie będziemy szukać pozostałych żetonów. W sensie, jak się znajdą, to dobrze. To oczywiście bardzo fajnie, a jak nie, to nie. Mrudulki, gergulki. Nie, to chciałem. Zamkowa skrytka. Teraz mam wrażenie, właśnie mamy tutaj przedstawione rzeczy poboczne. W sumie fajny ten... No to nadal jest tutorial w pewnym sensie. Fajnie jest to przedstawione, podoba mi się. No i to powiedzcie mi, gdzie są wszyscy uczniowie? Nie śpią? Nie ma ich w pokoju wspólnym? Nie wałęsają się po korytarzach? Nie wiem, jest jakieś kurde tajne nocne stowarzyszenie, do którego nie zostałem zaproszony? I nie wiem, co się dzieje, czy o co chodzi? To trochę nie w porządku tak nowego ucznia, nowego kolegę tak alienować od razu. To powinni nas tutaj wprowadzać w takie tajniki, jeśli dzieją się takie rzeczy. Dobra. Stryk. Prawo. A ja bym chciał prosto, na przykład. Nie, no dobra. Na Explore na pewno przyjdzie jeszcze czas. Dobra, tu nie, tu mi wibruje, podejrzewam, że to przy tej skrzyni po prostu. Więc nie ma co się... Nie ma co się zatrzymywać za każdym razem. Podejrzewam, że to tylko i wyłącznie o to chodzi. No i kurde, najchętniej bym poczekał do premiery tego odcinka. Klucz. Dobra, mam go. Widzę. Jest, dobra. Co, to samo? To samo. Pyk. Trochę brutalne. No ale co poradzę. Oj, w życiu bym nie powiedział, że tu mam iść. Dobra, no jeszcze chyba nie będę próbował. No to wczytywanie będzie tylko upierdliwe, ale na średnich ustawieniach też było, więc no jakby... Wszystko kurde jedno chyba, nie? Oj, proszę bardzo, całą noc przełaziłem. Jak starczy czasu, to się kopsujemy do Hogsmeade jeszcze dzisiaj, bo chcę właśnie nad wyglądem zobaczyć, co tam mogę popracować. I fajnie by było, wątpię, że to będzie możliwe, ale fajnie by było, gdybym mógł zmienić głos, bo... No nie chciałem tego podkreślać. Ale i tak to zostało już zauważone, że słychać, że ten ton głosu, który wybrałem, jest turbo sztuczny. Nie wiem, zwróćcie uwagę, jak nasza postać mówi. Jest taki dziwny jakiś pogłos, jakby dwa głosy się nachodziły na siebie. No strasznie dziwacznie to brzmi. Wątpię, że będę w stanie to zmienić, ale no fajnie by było. No jesteśmy w świecie magicznym, co nie? Można sobie, jak ludzie, czarodzieje na meczach Quidditcha sobie robili megafon z gardła, więc no... Jako komentatorzy. Więc czemu by mieli mi nie zmienić głosów? Slight respite from battling the odd troll, I should think. A, czyli wszyscy już wiedzą, tak? She'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. Jakbym miał pufka, to też byś mnie nie oderwał. Both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads.
Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecate's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Nosorożec, jednorożec. To jest ogólnie plac transmutacji. Za nim jest jakieś przejście, jakieś drzwi. To może chodzić o ten witraż typa, co w węża połknął, czy coś. Dobra, no ale mówił, że przy klasie by pani Hekat. To nie jest klasa pani Hekat, to jest pana na R jakoś tam. No nie, no teoretycznie. Nie, to jest bardzo, bardzo szeroki ten zakres. Dobra, pani Hekat. To były nasze pierwsze zajęcia. Ja już teraz spróbuję... klasa profesora Figa. To nie. Musimy dotrzeć właśnie do tego pomieszczenia. O, tu. Prawie, ale chyba niżej. Tak, niżej musimy dotrzeć. Jeśli chodzi... No, tu jest ten typo z wężem, więc podejrzewam, że też o niego będzie chodzić. Aha, no to w okolicy klasy pani Hekat, no to będzie ten właśnie jednorożec. Gdzieś tu znowu klucz słyszałem, ale dobra. Oj, tu zgrzyta, tu już dużo ludzi, już dzień, to już zgrzyta. Ale zaraz kończymy odcinek to. Nie, to jeszcze niżej jest ten nosorożec. Ale dobra, to możemy tędy zejść. Obok klasy pani Hekat, no właśnie. Jezu, przestań mnie zaczepiać, kobieto. No dobra, tu też jest klucz. No dobra, to niech mnie... Dobra, zaraz. Chwila. Niech mnie zapro... O, ty dziadu. Gdzie on tam czmychnął? Dobra, widzę. Jest, dobra. Pytanie, czy jakbym za nim nie pobiegł, to on by po chwili wrócił do swojego jakby miejsca startowego, czy już musiałbym szukać... Fuck, za późno. Czy już musiałbym szukać tej gablotki samemu. Ciekawe, czy ja mam jakiś ograniczony czas na to w ogóle. Na szczęście jest mały margines błędu, nie muszę idealnie trafić w ten w otwór. Dobra, znajdź drugie miejsce z mapy skarbów. No to zaraz zerkniemy. Dobra, no to mamy to. Czy ja mogę jakoś podejrzeć tę mapę? Wygląda na to, że muszę znaleźć smoczą fontannę. Drzewo w tle sugeruje, że należy szukać na dziedzińcu. Drzwi za fontanną zostały zaznaczone kółkiem. Aha, no dobra. Na dziedzińcu. No to musimy się spróbować dostać po pierwsze do... sali głównej chyba. Chyba, że tu będzie dziedziniec już? Tak, tu jest dziedziniec. I idziemy do drzwi. Mowa była o tych drzwiach. I dalej był jakiś... wąż... który się owijał wokół czegoś. Tu mnie chyba nie było. Znowu klucz. Co? Goniąc klucze, rozwiążę zagadki, nie? Ja klucza szukam. Doleciał gdzieś tu jest, dobra. Fajne szukanie skarbów. Robię coś innego i przez przypadek wygrywam. Sorry, myślałem, że to już. Pyk. Było mnie nie prowokować. No i teraz nie wiem, o czym gadał, no. Jezu, myślałem, że kobieta się po brzuchu klepie. Dobra, co mówi ten? Malowidło coś ukrywa. Mapa skarbów sugeruje, że do odkrycia potrzebna może być odrobina magii. A że co, że to malowidło? Coś dingło, ale... Nie, on tu niżej coś mówił, zdaje się, o jakimś malowidle. To. No to odrobina magii, no to znowu rewelio.
Nie? No to... Aha, to jakby kołatka? No to będzie Apio. O kurde, ale jazda. Nieźle. Szaty historyka. Autentyczne. Muszę powiadomić Artura. Nie muszę. Ciekawe, że przy pierwszej zagadce tej z ćmami miałem opcję, żeby nie mówić tej dziewczynie, co znalazłem i jak to się stało. A teraz już po prostu ze wszystkimi muszę się dzielić swoimi odkryciami. A ja już bym nie chciał. To już są takie właśnie rzeczy, że niekoniecznie. No nie wiem, gdzie jest taki sfinks. No, domyślam się, że gdzieś niedaleko. Nie widziałem takiego sfinksa, bo się nie rozglądałem jakoś specjalnie, jak tu byłem. Może niżej? Wyglądało chyba na jakieś niższe pomieszczenie. No i też nie będzie jakoś turbo daleko, to na pewno. O Jezus Maria, gdzie jestem? Dzień dobry. Słyszałem, że coś się przesuwało, ale nie mam pojęcia co i gdzie. Nie wiem, gdzie jestem. Dobra, to może niekoniecznie chcę się tutaj zapuszczać. Ogromny jest ten zamek, jest przeogromny. Tu co mamy? O, może tu będzie ten... Sphinx? Nie. Tu jedyne co, to brakuje klatek. Tu jest wyjście na dziedziniec. Dobra. Idźmy do ziomeczka. Niechętnie podzielić się... naszym odkryciem. No naprawdę, te rzeczy wolałbym już sobie... zachować dla siebie. Zbroja kaszlu dostała. Bo to już są takie, no na przykład to z monetami do... kluczy tu jest od groma. Właśnie zagadki z tymi kluczami. Nie chciałbym się z tym dzielić, bo w tych skrzyniach może być coś na przykład fajnego. Co do czego niekoniecznie każdy powinien mieć dostęp. Dobra, co, spróbujemy już... Nie spróbujemy, cały czas mam GPS-a włączonego. Myślałem, że zniknął i chciałem już sam spróbować przejść. No dobra, te wczytywania będą denerwować. Ale to jeszcze sobie... O nie, no odszedłem, naprawdę. Jeszcze sobie spróbuję pokombinować troszeczkę. Zresztą pytam o performance ludzi, którzy puszczają sobie mnie w tle i nie oglądają, tylko słuchają, więc to też tak trochę... Nie po kolei z mojej strony. Nie tak powinno być. Długo się utrzymuje ta ścieżka i dobrze, ale wolę to, niż ciągłe patrzenie na minimapę, bo przynajmniej nie umyka mi aż tak wiele, jak się rozglądam. Jak mam przed sobą pokazane, gdzie mam iść, a nie muszę się gapić w lewy dolny róg. No ja tak, a ty? Hello, Arthur. Thought you might like to know. Dobra, może zdążymy jeszcze do Hogsmeade dzisiaj. Within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. A masz więcej tych? Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything in? Daj mi więcej, albo daj znać, jak będziesz miał więcej. Bo ja bardzo chętnie, kolego. Dobra, to co? To do Hogsmeade zrobimy sobie fast travel może, co? No ja tylko tam jedną rzecz chcę. Po pierwsze performance. Hogsmeade, a po drugie właśnie chcę tutaj zajrzeć. Tu sobie zostawię znacznik i przeniosę się w sklep sportowy. Ej, ciekawe, czy już mogę kupić miotłę. Dobra, to jak już jestem obok, to w sumie też będziemy mogli zobaczyć. Podróż. Aha, czyli mogę fast travel from anywhere zrobić. Dobra. No czasami będzie się przydawać. No nie ukrywam, że nie chciałbym się biec teraz do Hogsmeade po prostu. Więc okej, to jest wygodne. Jeśli o to chodzi. Tym bardziej, że po drodze do Hogsmeade... No można by tam gdzieś skręcić jeszcze na jakieś błonia albo coś takiego. No. No tu chrupło już potężnie, ale musicie przyznać, że... Jaka zajebista krowa! Dobra, nie chcę sowy, chcę taką krowę.
Za ile mi pan sprzeda tą krowę? Jak założę kaszkiet taki jak pan ma, to mi pan sprzeda krowę. Dobra, bo gdzieś to był ten sklep. Który by mnie interesował. Tu gdzieś jest skrzynia też jakaś. Rivelio. Ale gdzie by była? Nie wiem, coś leży. Ale to nie to. O, patrzcie, tu jest... Gniazda wyposażenia są pełne? Słucham? Co to znaczy, że gniazda wyposażenia są pełne? A że co, że mam za dużo gratów przy sobie? Że coś sprzedać? Nie chcę. Ej, ale jestem durny. Czy tu mogę zdjąć okulary? O mój Boże. Aha, czyli mogę mieć te? Zmień wygląd? Mogę ich nie mieć. No, okej, okay, i tak sobie zostaniemy. Ale i tak chcę zajrzeć do tam, do tych fryzur i tak dalej. No dobra. Co my tu mamy? Bardzo podobne są. O, fajny. Fajny. Podoba mi się, zostaje w nim. I to tak na stałe. Nakryć głowy. O, taką mam czapę. Elegancki malwowy kapelusz. Ale ze mnie kurna wizard. No dobra, też jest lepsze, więc też możemy sobie ukryć. I właśnie są ulepszenia jeszcze tych rzeczy. Jestem ciekaw, kiedy i gdzie będą dostępne. Aha, i co, i nie mogę? Aha, poziom 10 potrzebny. Ja mam chyba 9. Mogę chociaż zobaczyć, jak będzie wyglądać? Nie, szkoda. No i tu mam te szaty. Ładne. Aha, ale to z wyglądu mogę mieć tylko szaty historyka. Nie, no dawaj te fajne, te paski dodatkowe. Dobra. Aha, bo ja kupiłem chyba te szaty, ostatnio ja ich nie założyłem. Aha, czyli co? Czyli mam za dużo gratów po prostu przy sobie, tak? Wyposażenie 20 na 20. A, no tak, to się tyczy wszystkiego. Myślałem, że każdy ma swój osobny ten... slot jakby. No dobra, no to ma sens. W takim razie, no to trzeba iść to spylić. Dobra, lecimy do tego, do fryzjera, zobaczyć, co ja tam mogę zrobić. No fajnie, bo jakbym mógł faktycznie zmienić głos, ale no jak się nie będzie dało, to trudno. Czemu nie pomyślałem, że mogę zdjąć te cholerne okulary? No to między innymi po to chciałem tam iść, żeby zmienić wygląd, czyli zdjąć okulary. Zapomniałem, że to jest element stroju, wyposażenia po prostu. No trudno, no. No to już tu? Aha, tak. Teraz mi się sklepy porypały i myślałem, że idę do... myślałem, że idę do sklepu z ciuchami. No dobra. Okej, okay, możemy. Myślałem, że znowu muszę czekać fabularnie, aż mi to zostanie odblokowane. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Bez takich. Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too, if you'd like. What services do you offer? Dobrą opcję wybrałem? Dobrą. A to będzie pieniążki kosztować pewnie, co? A, i mogę sobie bliznę z ten zmienić albo ściągnąć. No niestety, nie ma tu nic odnośnie głosu postaci. No szkoda, szkoda, kurde. To w sumie jak mamy iść w wygląd mnie z wieku około 15 lat, to bardziej to by pasowało. Co prawda twarz inna, ale ale włosy bardziej takie.
jak tak patrzę na to wszystko. No. Zdecydowanie. Nie ma tu chyba nic bardziej adekwatnego. Później takie. Było, było. Ale chyba się przyzwyczaiłem do tego już. Tak mi się wydaje. No. A, zostajemy. Tylko te okulary sobie zdjąłem. No dobra, moi drodzy. To co? Trochę pozwiedzane, trochę poeksplorowane. Chociaż to samo. Zagadki rozwiązane. Big Brain. Piękne widoczki. Jaka tam chata zajebista na tym. Piękne rzeczy. No to co? No będziemy sobie kończyć, co? Myślę, że tak. Myślę, że już można skończyć. Ja tu sobie jeszcze... Dobrze, że jestem w Hogsmeade, jest dzień. Zaraz tu sobie jeszcze pogrzebię z ustawieniami. I myślę, że jakiś złoty środek tam się uda znaleźć. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę albo sub, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał. Wybijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, pa.